Witajcie, kochani. Z tej strony Dagmara z Arizony, z Tucson. Mam nadzieję, że macie cudowny dzień. Ja mam cudowny dzień, ponieważ spotykam się z cudowną istotą i takiego wywiadu jeszcze nigdy nie było. Słuchajcie, osoba, istota, światła, której każdy nie może zapomnieć. To jest człowiek, który ma wiele talentów, który przyniósł bardzo dużo ciepła do naszego życia i dużo zmian. Pomógł wielu z nas zrozumieć wiele aspektów duchowości i zrozumieć, co się dzieje tak naprawdę przez te ostatnie parę lat. Więc pewnie domyślacie się, o kogo chodzi. Pewnie wiecie. Osoba, dla której zaczęło się przyjaźnią, a myślę, że już jesteśmy na takim etapie, że mogę go nazywać więcej niż przyjaciel, jest to moja już rodzina. I nie wyobrażam sobie życia bez tego człowieka naprawdę. W moim życiu musi pojawić się głos tego człowieka. Lubię oglądać jego poranniki, lubię oglądać jego audycje i czasami jak mi wyśle jakąś fajną wiadomość, słuchajcie, przedstawiam wam Zygiego. Cześć, wiesz co, gdybym nie miał tej niebieskiej koszuli, ale czerwoną, którą miałem rano, to byłbym cały czerwony. A tak tylko na buzi, zarumieniłem się, ale bardzo ci dziękuję za takie miłe przedstawienie. Dagmarko, dzień dobry. Dzień dobry, Zygi. I to jest tylko minimalny opis twojej osoby, kim jesteś, bo wiemy, że jest więcej. I dlatego chcemy z tobą porozmawiać. Chciałabym przedstawić naszym widzom, kim jesteś, kim jest Zygi. Jestem gotowy. Myślę, że to będzie bardzo unikatowe, bo zawsze jesteś ty po tej drugiej stronie i zawsze zadajesz pytania mnie i wszystkim innym. I wielki talent do tego, żeby coraz więcej cudownych dusz przyszło i opowiedziało swoją historię. A teraz ja będziemy tobie zadawać pytania i dowiemy się więcej o tobie. Słuchaj, i w tej chwili poczułem wielką tremę. Wiesz, tak ładnie mnie przedstawiłaś, że jestem stremowany. Naprawdę, autentycznie. Ale no wiesz, dobra, poradzimy sobie. Jasne, że sobie poradzimy. Wiesz, ja to ci powiem, że od razu jakby tak poczułam, że rozumiemy się. Od początku, jak mieliśmy kontakt, to ja czułam, że my będziemy rozmawiać i będziemy się kontaktować. I bardzo się cieszę, że się osobiście spotkaliśmy. Tak, ja też. I z tobą i z twoją żoną kochaną. Jesteście cudowni. Wiecie, że moja córka też od razu potwierdziła to, co ja czułam. Zaraz po wejściu w twoje podwoje, w twoje drzwi. To było tylko potwierdzenie tego, co tak naprawdę jest. Czym jest ta energia? I jeżeli małe dziecko taki ma do was podejście, to naprawdę jest to potwierdzenie tego. Bo powiem wam, że wiele razy miałam różne osoby, które też nazywały się niby świetliste i moja córka absolutnie nie lubiła tej osoby. Wyczuwa więc energię. Bardzo wyczuwa i nie da się jej wmówić nic. Więc tutaj było tylko potwierdzenie. A ja osobiście wiem, że mój tata, który gdzieś tam jest w innym wymiarze, w innej gęstości, on cały czas mówi, weź tutaj, masz Zygiego, on ci pomoże, on będzie z tobą, on będzie taki twój wujek, twój, wiesz, bo ty się zachowujesz jak jakaś rodzina, wiesz, mój wujek. No tak, ja to samo czuję, wiesz. Taka adopcja naturalna jest, wiesz, i to jest taka naturalność, ja nic nie muszę przed tobą udawać, ja nigdy nie musiałam, wiesz, myśmy się dokładnie rozumieli od początku, nie? I to jest takie porozumienie dusz i z tobą i z twoją żoną. I pozdrawiamy Lucynkę tak, też. Tak, tak. I nie zapomnę, pamiętam, jak to było pierwszy raz, jak się widzieliśmy, bo tak naprawdę dzięki Andiemu. Bo Andy chciał coś z tobą nagrać, ale nie miał na to czasu i pyta Zygi, czy mógłby się skontaktować z Dagmarą, powiedzieć jej, że ja nie mam czasu, ale skończyło się to na tym, że myśmy nagrali. Tak, tak. I skończyło się na tym, że
nagraliśmy w ogóle o czymś innym, bo tak. Zupełnie inny był plan. Ale jednak wszechświat, energia nas jakby odsunęła od tego, co miało być, a potem wiedzieliśmy dlaczego. I tak naturalnie to wszystko poszło. Mhm. Ja bym chciała, żebyś nam powiedział w ogóle, jak zacząłeś swój kanał, bo przecież już masz go o wiele, wiele dłużej niż ja. Ja założyłam swój kanał dzięki tobie i zawsze się pytałeś, a gdzie jest twoja strona, gdzie jest twój kanał? Ja mówię, ja nie mam. Mm-hmm. Ja sobie założyłam, nie myślałam, żeby założyć kanał, ale dzięki tobie założyłam swój kanał. Także Światło Arizona, Dagmara Arizona, to jest kanał dzięki tobie. Także chciałabym ci bardzo serdecznie podziękować, że mnie popchnąłeś w tą stronę i że myśmy się mogli w ogóle spotkać. No. I po prostu to coś było takiego, że wiesz, pewni ludzie jak się spotykają, to się spotykają i już. Ale niektórzy spotykają się i już po prostu... I już nigdy więcej. Ale niektórzy się spotykają na całe życie, są przyjaciółmi. Tak. I naprawdę myślą o tej drugiej osobie, że dbają, tak jak rodzina. No. Tak jak się czuje, jakby ta druga osoba była rodziną I ja tak pamiętam, że jest coś takiego, bo i ty mi to mówiłaś, ale też u nas to było i Lucyna i ja, że jak się coś u ciebie działo, to przychodziła taka myśl, co się dzieje, nie? I wtedy albo pytaliśmy się ciebie, albo widzieliśmy na kanale, że masz jakiś smutek, albo jakąś radość wielką, to się czuje po prostu, nie trzeba rozmawiać. Tak, to połączenie jest, synchronizacja jest na pewno. Ale wiesz co, to kanał tak naprawdę powstał przez przypadek, wiesz? Tak. No przez przypadek, których nie ma, bo to my już to wiemy, że nie ma przypadków. Tak, nie? No, ale ja wcale nie planowałem. Ja miałem stronę internetową. Kiedyś miałem stronę, która się nazywała Globe Photo, ale ją zlikwidowałem, tak jak mój e-mail. A potem, kiedy przyszła... Właściwie to jeszcze nie było pandemii, Dagmara. Ja po prostu czułem, że trzeba pisać ludziom, wiesz, i opowiadać, że ten świat wcale nie wygląda tak, jak oni myślą. To było moje naczelne hasło. Nic nie jest takie, jak myślisz, że mówią ci, albo jakże jest, nie? I wtedy stworzyłem stronę internetową stealingearth.com. Stealing Earth, trochę kulawo to jest po angielsku, bo to miało być ukradziona ziemia, albo ukradli nam ziemię, ale nie było już takiej domeny wolnej, no to zrobiłem Stealing Earth. Ale wszyscy wiedzą, o co chodzi, nie? Że zechcieli nam ukraść naszą ziemię. No i tam zacząłem publikować. Strona istnieje od 2017 roku. Dwa lata przed całym tym wariactwem. Trzy w zasadzie. I ja już tam pisałem wtedy, że mam takie poczucie, że nasz świat za chwilę się rozdzieli na dwa. Napisałem takie artykuły, wiesz? I to był chyba podział na dwie cywilizacje, taką techniczną i taką bardziej duchową. Ja wtedy to czułem, że tak to będzie, nie? No i dzisiaj tak w tym kierunku trochę to zmierza. Ale kiedy zobaczyłem, wiesz, na YouTubie filmy, ja już nie pamiętam, ktoś mi wysłał linki. A my z Lucyną namiętnie dość oglądaliśmy YouTuba, bo poszukiwaliśmy prawdy. No to oglądaliśmy jeden kanał, drugi kanał, trzeci kanał i tak trafiliśmy na kanał Andiego. I to były czasy, kiedy on mówił o wyborach w Stanach, o tym wariactwie tutaj, o przekrętach. I ja mówię, ten człowiek mówi prawdę, albo przynajmniej próbuje ją mówić, tą prawdę, nie? No i wiesz co, zadzwoniłem do... Nie, to nie było tak, to nie ja zadzwoniłem. Napisałem do niego na maila, którego nie mogłem znaleźć, bo Andy się nie publikuje nigdzie. Ale znalazłem firmę, w której pracuję, bo on się tam zdradził. Więc znalazłem firmę i napisałem na mail firmowy do niego, że robi dobre audycje i dobrą robotę. I podałem swój numer telefonu i wieczorem dzwoni telefon, była godzina 10 wieczorem, to była późna jesień i widzę, że dzwoni Andy Hoiński. No więc odebrałem, no i rozmowa była 3 godziny, tak żeśmy się porozumieli, jakby, wiesz, jakbyśmy się znali już lata, nie? No i Andy stwierdził, że wiesz co, to ja cię zaproszę do audycji. Ja się, Dagmara, wystraszyłem. Jak to? Czego? No wiesz co, publiki, rozmów publicznych, nie?
Bo wiesz, ja mam za sobą publiczne rozmowy nawet z dużą publicznością, 300 osób, 1000 osób, robiłem prelekcje, ale nigdy nie na wideo, żeby mnie oglądało dziesiątki tysięcy, a Andy już wtedy miał chyba 50 tysięcy. I najpierw się opierałem, ale potem jakoś tam poszło, pierwsza audycja, druga, no i Andy mi zaproponował, stwórz swój kanał. No i tak powstał kanał. Mhm. To jaki czas temu to było dokładnie? Słuchaj, mamy 2023. To jest 3 lata z okładem. Mhm. 3 lata i chyba 2 miesiące, jakoś tak. Bo w grudniu u niego wystąpiłem. Potem były jeszcze jakieś kilka nagrań, a w styczniu założyłem kanał. No i chyba w lutym publikowałem pierwsze filmy. Pamiętam, były bardzo kulawe te filmy, wiesz? Tak? No, ale już miałeś gości u siebie na kanale, czy to były nie, takie... Nie, robiłem takie filmiki, na przykład pamiętasz, taki był film Wieśniak z Teksasu. No, bo ja się uważam za wieśniaka, który mieszka na wsi i robiłem filmy, które oprowadzały ludzi po Teksasie. A wiesz co, jeden oglądałam, tak. Jeden z początków, tak. No. No, a potem była słynna zima w Teksasie, to był 14 lutego, no i nagrałem, wiesz, telefonem nagrałem, takie zupełnie bez umiejętności, ale nagrałem coś. No i Andy mówi, to jest ciekawe, chodź, zrobimy to razem i ty puścisz u siebie na kanale. No i tak poszło, bo na ten film przyszło dużo ludzi i zaczęli przychodzić na kanał. Ten film przyciągnął ludzi, wiesz, do kanału. I powiem ci to, co Andy mnie nauczył i ja to robię dalej, że musisz się dzielić swoją widownią z innymi. I wiele ludzi tego na kanałach nie rozumie. Próbują, ach, to jest moja widownia, nikomu ich nie dam. To tak nie działa. No wiesz, nie. Kto się dzieli, ten mnoży. Andy mi powiedział tak, słuchaj, to ja przekieruję moich widzów do ciebie i powiem, że ty zrobiłeś taki film. I wtedy duża część jego widzów przyszła na kanał do mnie. I oni wcale nie odeszli od Andy'ego. Oni byli dalej u niego, ale przyszli też do mnie. I od tego czasu ja też bardzo lubię dzielić się z innymi i widzę, jeśli na przykład widzę coś ciekawego, to podaję posta. Tam ktoś zrobił ciekawy film. Idźcie obejrzeć. Tak, tak, ja to zauważyłam. Ja idę na te filmy. Jak ty dajesz, mówię, okej. Okay. U ciebie też tam parę razy robiłem posty do filmów. No, wszystkie oczywiście z Indianami, to wszystkie robiłem. No, tak. Bo tutaj czuję jedność. Tu jakby bardzo to czuję. No tak, mieliśmy ciekawe doświadczenia. Tak, i to są niezapomniane chwile, powiem ci, wiesz. Ja dzisiaj trochę jakby z perspektywy czasu, bo to już minęło parę miesięcy, to już nie jestem taki podekscytowany tym, no bo czas minął, nie? Tak. Ale też i patrzę na to inaczej, jakby czując, że wtedy to widziałem tak, że my mamy wiele do przerobienia, ale dzisiaj na to patrzę tak, że i my, i Native American mają wiele do przerobienia. Oni pewnych rzeczy muszą się nauczyć od nas, a my od nich. Jak najbardziej. No. Tak, to uważam. I musimy się szanować w tym, tak, że każdy ma swoje do przerobienia, że nasza kultura jest o wiele starsza, tak, w sensie tak tych najazdów i kolonizacji i doświadczeń z tym. Tak. Oni są tym końcem tutaj, nie? Tak jak on mówił, że my jesteśmy tą głową, oni są tym ogonem. I po prostu to się dzieje, to się działo na całym świecie. I w Australii, i tutaj, i w Europie, nie? Tak. Także od zaczęło w sumie. No wiesz, wiele rzeczy, bo to jest budowanie świadomości. My budujemy tą świadomość, otwartość tej świadomości na ich kulturę, na ich tradycje. Nie możemy niczego negować w sensie takim, że a to jest złe, albo nie. My z tym możemy nie rezygnować jako ludzie, dlatego że nie znamy tej tradycji. Ale kiedy ją poznamy, no to albo odrzucimy, to może też tak być, albo ją przyjmiemy, nie? I to nie musi być nasze, że my teraz ją musimy stosować, nawet nie powinniśmy, bo my mamy własne tradycje. Ale oni też powinni się otworzyć na nas i też próbować poznać nasze tradycje i to, w jakich warunkach dziś żyje nasz umysł i nasz duch.
czym się różnimy, nie? Bo słuchaj, tak naprawdę te bogactwo nasze na Ziemi polega na różnorodności. To jest to bogactwo. No ale zagadałem się, rozgadałem się. No tak, tak. I wiesz, podobało mi się to, bo w sumie ja was zaprosiłam na to, żeby jechać tam, ale też miałam jakby duże zaufanie, że to będzie, wiesz, że nie zrobicie mi po prostu jakiejś siary. Mhm. Nie? Tam ludzi z zewnątrz, nie? Tak, to byłam tylko ja, Indianie, tego. Ale mówię, nie, ja czuję, będzie spoko. Będziesz szanował wszystko i chociaż nawet czasami my nie rozumiemy tego, co oni robią, ale my ich szanujemy. Tak, tak, właśnie to jest to, co powiedziałaś, to jest klucz. Możesz nie rozumieć, ale uszanuj. Dokładnie. Właśnie bardzo mi się podobało twoje podejście do tego wszystkiego, bo ty tego w ogóle nie oceniałeś. Ty po prostu byłeś w tym, tak jak umiałeś, tak samo twoja żona i po prostu byliście w tym. Ile tylko mogliście zaabsorbować tego z szacunkiem. Ale wiesz, co ci powiem, tak między nami, że naprawdę patrzyłem z boku na moją kochaną Lucynkę i podziwiałem ją za to, że ona potrafiła... Tu byłem zaskoczony, bo od tej strony jej nie znałem. Jak ona szanowała to wszystko, co się działo. Tak, tak, z wielką powagą. Mhm. Wszyscy z wielką powagą, ale wiesz, nigdy nie wiesz, jak się człowiek zachowa w takiej sytuacji, bo nigdy nie był w takiej sytuacji. Ja też nie wiedziałam, jak ja się będę zachowywać. Wiesz, ale to było fajne, że myśmy się tak zgrali i każdy swoje wyciągnął z tego, swoje doświadczenie, przeżycie czegoś niesamowitego, czego nie da się przeżyć normalnie, nie możesz tego kupić. Tak, nie możesz to jest jedyny raz w życiu i nie da się tego już skopiować. Mhm. To jest coś niesamowitego. Także bardzo się cieszę, że mogłam to przeżyć z wami i razem mogliśmy to, wiesz, doświadczyć jako po prostu jedność, jako rodzina duchowa. No, a poza tym już powiem wam, drodzy widzowie, że to przyjęcie u Dagmary, nie? Gdzie czuliśmy się, jakbyśmy byli jedną rodziną, jak u siebie. Zresztą było też tak, że myśmy nie mieli na nic czasu, bo Dagmara wymyślała, a teraz jedziemy tu, a teraz jedziemy tam, a teraz jedziemy tam. A jej mama, mimo że no, jest wiekowo w tym samym chyba wieku, nie? Co my? Tak chyba, nie? Albo starsza trochę. No starsza. Starsza. Słuchajcie, to tyle energii było, że on jeździła z nami. Jeździła i nie dała się. Nie dała się tam, jeździła. To było, nie? A Zygi poza tym jest to Carlos. Carlos, który ciepły facet, który traktował nas jak rodzinę i pytał się tylko Dagmary, a jedli, a nie jedli, a pili? No, powiem ci, że to było cudowne. No, na pewno. On dba. On dba i też was, wiesz... No, traktuje jak rodzina, nie? Także dla nas to, jak jakieś przesyłacie zdjęcia, czy przesyłacie jakieś te wideo na święta bardzo fajne, to wiesz, zawsze oglądamy razem, bo jesteśmy w tym razem. Lili też ogląda, nie? No bo ona to ciągle Zygi, Lucynka, Lucy, a kiedy przyjadą i tak dalej. Także wiesz, no to już jest family affair. Tak. No, także fajnie. Fajnie, że mogliśmy to przeżyć na tej pustyni. I doświadczyć tego. Mhm. Wiesz co, no bo pytanie też jest ode mnie. Ja się zastanawiałam, dlaczego temat duchowości wybraliście, czy wybrałeś, czy to jest coś, co jest bliskie twojemu sercu? Żeby opowiadać na wiesz kanale. Wiesz co, to jest tak. Są dwa powody, wiesz. Ja dzisiaj miałem też ciekawe nagranie z kimś, kto jest głęboko w finansach. I finanse tak są, dość daleko się wydaje od duchowości, prawda? No, no tak. Zależy, no. Jak się na to patrzy też. No właśnie, właśnie. I wiesz co, i moja historia jeszcze w Polsce była mocno związana z finansami. Ja pracowałem w finansach. I wydawać by się mogło, że to nie ma nic wspólnego z duchowością. Ale kiedy zacząłem tworzyć ten kanał, to ja już wtedy wiedziałem, że nie da się przekazać pełnej prawdy o tej rzeczywistości, jeśli nie wejdzie się do tego poprzez duchowość. Bo tak naprawdę to musisz na to spojrzeć od strony duchowej. Jeśli patrzysz tylko od strony materialnej, to widzisz tylko opakowanie. To widzisz tylko powierzchowność. Widzisz, ale nie wiesz, co jest w środku. I ja sobie pomyślałem, trzeba zobaczyć ten środek,
A poprzez ten środek pokaże się cała reszta. To tak jest teraz takie, wiesz, dumnie brzmiące, nie? Ale taka była moja myśl. Nie, 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 to muszę poznać tych ludzi najpierw, żeby opowiadać o tym czymś, co oni reprezentują, nie? No i tak się zaczęły pierwsze wywiady, że zaczęły się właśnie od duchowości, od tej strony. Mhm. Chociaż były też takie bardzo materialne wywiady, były. No były, ale wiesz co, twój dystans do tego wszystkiego, neutralność, robi coś takiego, że to jest, ty pokazujesz to w innym wymiarze. W takim wymiarze, myślę, że dla każdego jest to łagodne. Nawet jak są jakieś informacje, które nie są za przyjemne, to one są bardziej łagodne. Mhm. I dla nas bardziej do zaakceptowania, czy przemyślenia, czy wiesz, w ogóle, żeby temat przerobić. Bo niektórzy, wiesz, rzucą jakiś temat walą i już na go mówią o nich. Tak. I wtedy człowiek już ma depresję i już mówi koniec świata i w ogóle już nie ma szans, w ogóle już koniec. Ale wiesz co, to chyba wynika z pokory wobec świata. Bo czy ja mam prawo mówić o tym, że to, co ja myślę, jest jedyną prawdą? Ja uważam, że nie. Byłbym nieuczciwy wobec moich widzów, gdybym mówił, że to, co ja mówię, to jest ta jedyna prawda i jeśli nie, to idźcie sobie tam na inny kanał, nie? Albo bez tego dodatku, nie? To jest pokora wobec tej prawdy, której szukamy, ale też wobec tych widzów. Bo ja uważam, że wiesz, że słuchaj, widzowie to są bardzo mądrzy, inteligentni, wyedukowani ludzie. To nie są małe dzieci, którym musisz podawać prawdę na talerzu, ale zachęcać ich do tego, żeby oni sami tej prawdy szukali. To jest jakby klucz, przesłanie mojego kanału. Ja mówię wam o pewnych aspektach, a wy poczujcie to sercem i jeśli coś wam nie pasuje, odrzućcie. Nawet to, co ja tam mówiłem na kanale, a szczególnie to, co ja tam mówiłem na kanale, to macie obracać na wszystkie strony i sprawdzać, czy to jest wasza prawda. Bo Dagmara, ja twierdzę dziś, wiesz, że nie ma jedynej uniwersalnej prawdy tu, na Ziemi. Ta jedyna uniwersalna prawda jest tam. I tam my ją poznamy. Natomiast tu, poprzez właśnie te filtry ciemności, zapomnienia i tak dalej, my poszukujemy tych kawałków prawdy, możemy się do niej zbliżać, ale my jej tu w cielesności nie poznamy. Może się starzeję, na pewno się starzeję, nie? Ale może się na tyle zestarzałem, że tak właśnie myślę. Mhm. Ja tak czuję też i wiesz, ja cię podziwiam za to, jaki ty trzymasz dystans i za twoją neutralność. Nawet do tematów, które są bardzo ciężkie, albo większość ludzi nie chce w nie wchodzić w ogóle, bo to są ciężkie tematy. A ty wchodzisz w te tematy i jeszcze robisz to bardzo delikatnie, neutralnie i dajesz ludziom do myślenia, bo to jest bardzo ważne, żeby to zrobić delikatnie. Tak jak mówię, jeżeli ktoś rzuca albo na kogoś taką energią, wiesz, albo chaotyczną, albo... Albo taką zbyt mocną, nie? Do wytrzymania. No, wiesz, już nie chcę mówić ale no negatywnie, po prostu negatywnie. A ty umiesz to zrobić z innej strony, jakby bardziej obiektywnie. I to jest naprawdę sztuka. Wiesz, fajnie, że to tak oceniasz. Ja sam o tym tak nie myślałem, wiesz, tak naprawdę. Raczej to wynika chyba z wrażliwości, jaką mam do drugich ludzi. Że ja czuję, że no, nie mogę mu narzucić czegoś, bo on to jest on, a ja to jestem ja. To, co ja myślę, to jest moje. Ja mogę mu dać pod rozwagę widzowi, to, albo jeszcze coś innego, ale to ty, twoja... Bo widzisz, tu to wiąże się nie tylko z tym przekazywaniem tych szczątków wiedzy, tych kawałków, ale z odpowiedzialnością. Nie? Bo to ty musisz wziąć odpowiedzialność za to, co myślisz, co robisz, albo czego zaniechasz, czego nie robisz. Nikt nie weźmie za tej odpowiedzialności za ciebie. I ludzie, którzy na kanale tak bardzo mocno podkreślają, że to jest moja jedyna prawda i tak dalej, oni nie wiedzą, jaki ciężar odpowiedzialności na siebie biorą. Tak.
Dokładnie, wiem, o czym mówisz. Wiem, że no to też jest kot w pewnym sensie. Tak, to jest też tak, one. Tak. Ale wiesz, jest też jakby drugi kraniec tego, czyli straszna też nieufność na kanałach, wiesz. Ludzie, znaczy to jest część tylko ludzi, jakiś margines, może 10%, którzy już w nic nie wierzą. I nawet mi ktoś napisał, czy czasem Bóg nie jest zwiedzeniem ludzi na ciemną stronę, nie? No, więc to zależy też, jaki Bóg, o jakim Bogu myślisz, tak jak ty powiedziałaś, to jest twoim Bogiem, nie? Kim jest dla ciebie Bóg? Ale wszystko musisz poczuć sercem. Tu nie ma innego sprawdzianu. Nie powie ci tego ani Zigi, ani Zekryciubka, ani Dagmara, ani Endychoński ci tego nie powie. To ty musisz poczuć sercem. A jak to ci nie pasuje, nie gra, przynajmniej dzisiaj, to odrzuć. Tak. To jest proste i trudne. Tak, to jest proste, bardzo proste. Bo to tak jest w sumie, to wszystko jest proste. Tylko, że my to komplikujemy. My to komplikujemy. To jest, no wiesz, komuś wytłumaczyć to, sam sobie komplikujesz, no to też nie będę oceniać, że ktoś sobie komplikuje, ale często tak jest, że to zablokowanie jest tak silne, że ludzie po prostu nie mogą poczuć tego serca. Mhm. Nie? Dlatego fajnie, że takich, wiesz, trochę takich popychasz, nie? Tutaj ich trochę tego, pomysł. Tak, ja wiem, że ja czasami prowokuję. Robię to celowo, Dagmara, robię to celowo, ale staram się nie dotknąć nikogo do wrażliwości, wiesz? A raczej staram się skłonić do myślenia, do poszukiwania, nie? Mhm. Bardzo dobrze. Dziękujemy ci za to. No, wiele ale ja tutaj... wam też, że w ogóle chcą słuchać, to bardzo, bardzo widzą za to dziękuję. No, myślę, że jesteś częścią wielu ludzi dnia, wielu istot na całym świecie, którzy słuchają sobie ciebie co poranek i o, nastawiają tak. się też, wiesz, myślą o tym, co mówiłeś i no naprawdę, wiesz, zaczynasz ich dzień i no jesteś częścią już nieodłączalną. Tak, tak, tak. Ale wiesz co, to też była ciekawa sytuacja z tymi porannikami, bo to przyszło do mnie we śnie. To był sen. Proszę. Wiesz co, to był taki sen, tak jakbym oglądał, nie wiem, tak jakbym był gdzieś w bardzo przyjemnym miejscu, miał duży ekran przed sobą i lecą dzienniki telewizyjne, wiesz? Ja ten telewizor wyłączyłem pilotem, nie chciałem oglądać dzienników telewizyjnych, czy tam jakichś informacji. A telewizor się włączył i patrzę, a tam ja na ekranie, nie? Mówię, o kurczę, o co chodzi, nie? Dobra, wyłączyłem. A telewizor się znowu włącza i znowu tam ja, ale w innym jakby sytuacji, nie? I tak obudziłem się i mówię, czy to jest jakiś sygnał? I przyszła do mnie wtedy taka myśl, a może powinieneś robić te informacje, te wieści do ludzi codziennie. No i tak się zaczęło, nie? Że, ale to powiem ci, nie jest łatwe. Bo trzeba mieć wielką dyscyplinę, żeby codziennie zrobić tą audycję. No nie wyobrażam sobie tego, naprawdę. No, i to jeszcze zgotować. Tak, no musisz mieć gotowe tematy, musisz mieć przede wszystkim chęć do tego, że wstajesz rano 7:30 i nie ma co, trzeba odpalać. Trzeba to zrobić. Ale przychodzi mi to z łatwością, wiesz, bo chociaż na początku ja składałem poranniki z różnych części i robiłem taki miszmasz, taki miks, to teraz ja po prostu, biorę sobie mój notes i płynie. Ja piszę temat, który mam w głowie i ja już wiem, co będzie w poranniku. Tak to robię, tak to działa. No ciekawe. Jeszcze nie skończyły ci się tematy? Nie. Teraz zacząłem bardzo ciekawy temat. To będzie taka seria poradników. Chcę powiedzieć o tym, że jesteśmy taką uniwersalną miłością my wszyscy i że to, co się dzieje w tej chwili na Ziemi, i nie myślę teraz o tym roku czy o tych miesiącach, ale w ogóle o ludzkiej cywilizacji, to jest czas powrotu do źródła. I chcę ludziom powiedzieć, co ja myślę na ten temat, jak się do tego przygotować, czego nie robić, a co zrobić. Ale zawsze zastrzegam, to są moje przemyślenia. Tak,
To są twoje, to jest z twojej perspektywy jakby, tak? Tak, moja perspektywa. To nie jest narzucanie komuś czegoś, coś, co jest tak i koniec, już nie ma innego wyjścia, tak musisz robić, bo nie ma innego wyjścia. Ale wiesz co, w tym wszystkim powiem ci, że mam fajnych ludzi na kanale, bo niektórzy się kłócą ze mną, kłócą w cudzysłowie, nie? Jest taki widz, który zawsze odpisuje, że on tu się nie zgadza i mnie te komentarze bardzo odpowiadają, bo to jest kolejny przyczynek do nowego porannika. Ja lubię, ja czekam na takie komentarze, mówię oho i bardzo wam dziękuję za to, że piszecie takie komentarze. Być może, że niektórzy czy tam kiedyś nawet ja potraktowałbym to jako spam albo jako komentarze zgryźliwe. Nie, słuchajcie, my się mamy różnić. Tak właśnie się dochodzi do tych prawd. Mhm. Tak, masz rację. Ja też tak to odbieram. Pamiętam, że często robiłam właśnie filmiki na podstawie komentarzy, bo były bardzo intrygujące wręcz. Wow, okej. Okay. To ja mówię, super temat. Tak. Pomyślałabym o tym. Także super to jest. I my wszyscy tworzymy to. Tak, tak. Patrz. Wtedy tworzymy my wszyscy. Tak naprawdę twórcami niektórych odcinków porannika byli widzowie. No. No i to pokazuje, jak bardzo jesteśmy jednością. Tak. Nie? A słuchaj, czy mógłbyś nam jeszcze powiedzieć o twoim złotym środku na szczęśliwe małżeństwo? Ponieważ wiem, że bardzo się kochacie, jesteście wspaniałą parą i miałam okazję to zaobserwować i naprawdę popatrzeć z radością, widząc was, ciebie i Lucynkę, jak się szanujecie, kochacie, jak naprawdę nie jest tak, że jeden na drugiego coś tam mówi, bo czasem tak też jest u ludzi. No, to jest życie. Tak. Czasami mamy jakieś gorsze dni i tak dalej, ale widziałam, jak bardzo właśnie ta odpowiedzialność jest tutaj też pokazana u ciebie, że u was w ogóle, że czy to, co powiem, będzie pozytywne, czy będzie dobrze wpływało na mojego partnera? Czy jest to coś, co zrobi mu przykrość, czy jakoś źle, czy poczuje się źle? Bo to jest ważne, bo jak czasami gadamy głupoty i nie pomyślimy sobie, a może tam coś jest w tym, co nie powinien. Co urazi. No ale tak naprawdę, wiesz, nie musisz już walczyć o tą drugą osobę, jesteś z tą drugą osobą. Ale, jednak... ale wiesz co, właśnie tu chyba jest, bo może ci powiem tak, że powinna teraz w tej części być moja Lucynka, bo tak naprawdę, wiesz, nie wiem, czy to nazwać sukcesem, ale przyszła mi taka myśl, że ten nasz sukces to jest tworzenie przez nas dwoje. Więc z mojego punktu widzenia mogę powiedzieć, ja nie wiem, co by Lucyna powiedziała, nie? Ale powiem ci właśnie, że polega to. My nie jesteśmy takim małżeństwem, które sobie, wiesz, z dzióbku wie i tylko pływa w różowych chmurkach i same aniołki wkoło nas. Nie. Właśnie polega to na tym, że jeśli jesteśmy szczerzy, wiesz, i jeśli coś się Lucynie we mnie nie podoba, to mi to powie. I to z grubej rury mi to powie. Hej, nie? Ogarnij to. I ja jestem taki sam. Hej. Wiesz, podam ci przykład, nie? Lucyna piecze chleby. No i dzisiaj miałem ochotę na ten chleb rano, a ona mi tu robi śniadania, jak ja robię poranniki, a ona mi przynosi szejka. Ja mówię, kurczę, co ty, chleby pieczysz i potem je mrozisz, a ja taką ochotę miałem na ten twój chleb i go nie dostanę. To są takie drobne rzeczy, ale wiesz, gdyby nie to, to nie ma tego doszlifowania. To jest tak jak łożysko, które ma pasować, teraz tak technicznie, który ma pasować na ośkę, no to musisz doszlifować tą ośkę, bo inaczej to łożysko nie wejdzie, nie będzie pasowało, nie będzie razem pracowało, nie? No to my też się tak szlifujemy, aczkolwiek tego szlifowania to może jest tak 5% w naszym życiu. Czyli jak coś tam jest, jakaś zadra, to trzeba doszlifować, nie? Ale jaka jest recepta? Ja nie wiem. Ja myślę, że wyście się bardzo dobrze dobrali, ale może to jednak było to doszlifowanie, nie wiem, ale ja widziałam, że wy jesteście bardzo dopasowani
Tacy jesteście zgrani, że nie trzeba nic wyjaśniać, że po prostu wiedzieliście. Ktoś zrozumiał bez słów. I to było wow, to było takie fajne do Wiesz co, chyba coś w tym jest, bo teraz jak to powiedziałaś, to przypomniałaś mi w moim umyśle taką sytuację, jak byliśmy młodym małżeństwem, mieliśmy tam po ślubie rok, a może dwa, i byliśmy u moich rodziców, no i wiesz, siedzieliśmy tam chyba wieczór późny i nagle jak na komendę my wstajemy i mówimy to, no to my już idziemy do domu i mama moja za każdym razem mówiła tak, kurczę, oni w ogóle o tym nie mówią, tylko jakby myślami telepatycznie nagle mówią to samo i robią to samo, nie? I coś chyba w tym było, że my po prostu myśleliśmy, może to była telepatia, ja nie wiem, teraz tak patrzę z perspektywy. No, może tak było, że myśmy to telepatycznie już, wiesz, na tym poziomie telepatycznym byli zgrani ze sobą. W każdym razie tak, mamy wiele takich sytuacji, w których myślimy identycznie. No ja to widziałam, obserwowałam, to było takie fajne, bo wiesz, dużo się czasu traci, jak musisz komuś tłumaczyć, o, ja robię to, bo to i tamto. Nie, ty to po prostu robisz i ta osoba od razu wie, o co chodzi, nie musisz tłumaczyć, nie wiesz. To jest takie tracenie energii też, nie? Mm-hmm. W związku miałam takie związki, że musiałam wszystko tłumaczyć. Ja mówię, dlaczego ja się muszę tłumaczyć, dlaczego ja to muszę, wiesz, człowiek już jest wypopowany, nie? Poranek jest. Zabiera ci energię, nie? To jest, tak, ale jak się rozumiesz, jesteś zgraną parą, wiesz, o co chodzi, to już nie robisz spierdół żadnego tam nic, tylko tam, wiesz, idziesz dalej. Ale wiesz, czasami mamy inne punkty widzenia czy zdanie, ale zawsze jest jakoś tak i to wiesz, nie ma o to kłótni, tylko czasami jedna strona ustępuje, a czasami druga strona ustępuje i wcale to nie boli, to ustępowanie. Ani mnie, ani Lucyny. A okej, dobra, to jak ty chcesz tak, to niech tak będzie, nie? I tak samo ja w drugą stronę mówię, dobra, to no okej, dobra, to tak czujesz, to tak robimy. No to jest ważne. Czyli to jest ustępstwa. Jeden z tych ustępstwa, czyli trzeba ustępować. Tylko wiesz, gdzie chyba jest cała tajemnica, bo znam takie małżeństwa, które mówią, no nie, ale ja to ustępować nie będę. Wiesz, tu jest tajemnica, że no musisz, nie wiem nawet jak to nazwać, nie musisz, ale że kiedy ustępujesz, obydwie strony wygrywają, czują się lepiej. Nie? Dokładnie. Tak to jest, no bo no. Jesteśmy jednością. No tak, tak. Teraz, no, to samo, ten sam jakby podsumowanie, nie? A wy to po prostu tak fajnie ze sobą i się rozumiecie i szanujecie, bo też są takie pary, które mówią tam za plecami, nie? A ten jest taki, a o, jest... No, to jest smutne. To jest... Po co takie zgrywać, takie rzeczy? Wiesz, trzeba się szanować i przed partnerem, twarzą w twarz i za plecami. Tak. Też trzymać jego stronę. I to jest bardzo ważne moim zdaniem. I wy jesteście naprawdę solidni. No, dziękuję ci za te opinie. Ja tak się czuję, moja mama tak też się czuje, bo wiem, że z Lucynką często rozmawiają. No tak, tak, tak. Piszą do siebie. Bardzo ładnie, wiesz, się wypowiada Lucynka o tobie. Także to jest miłe, nie? Że nawet nie słyszysz tego, nie, nigdy tego nie usłyszysz, ale Lucynka mówi dobrze o tobie, wiesz, i ty mówisz dobrze o niej zawsze. No, zawsze. Mój kochany Rudzielec. Nigdy nic negatywnego nie powiedziałeś, więc to jest piękne. Także gratuluję wam, naprawdę. To jest, no dzięki. To jest wielka radość. Dziś, wiesz, można powiedzieć tak z perspektywy, że teraz już płynie, nie? Ale wiesz, no, na początku małżeństwa, no to te szlifowanie to było, to trzeba było doszlifować, nie? I jedna i druga strona. I ja też tam miałem jakieś różki pewnie i moja żona też. No ale wiesz, powiedzieliśmy sobie, to nie jest fajne, to by nie było fajne. No i tak powoli jeden drugiemu ustąpił i powoli się to doszlifowało. No pięknie. I to jest fajne, bo teraz się wspieracie. Jak wiem, że zawsze jak robisz programy, to zawsze jakieś dobre dobroci masz, typu jakieś smoothie. No tak. Teraz też tu mam ze sobą. No zawsze mówi, Lucynka mi zrobiła takie dobre jakieś, no różne rzeczy, bo ona lubi w kuchni gotować. Tak, oj tak. I różne inne smakołyki robić. No i na drutach.
Ja dostałam piękny sweterek od niej. Taki bezrękawnik, no cudny. Po prostu jeszcze dostałam go na czas, bo u nas akurat śnieg spadł. Tak, tu tak. wtedy. Więc normalnie jakby odczytała prognozę pogody, o której nikt nie wiedział, że będzie. Super się przydał. A wiesz, jak się spieszyła? Bo ona mówi tak, będzie zima, muszę zdążyć, muszę jeszcze, żeby to wysłać szybko. To było tylko skończyła, jechaliśmy na pocztę, żeby już poszło. Ojej, no naprawdę super prezent, taki nieoczekiwany. To był surprise, wiesz, to był taki wielki podarunek. Rzadko takie coś się w moim życiu dzieje, że ktoś mi coś robi po prostu, tak. Daje mi prezent, jeszcze ręcznie robiony, to jest coś pięknego. Wiesz, takich ludzi to prawie nie ma. No, a wiesz, ale ja ci powiem, wiesz, jaką ona miała uciechę z tego, że to robi dla ciebie. No, no dla mnie to jest rewelacja, naprawdę dziękuję. I pozdrawiamy Lucynkę. Pozdrawiamy ją, zaraz jej to powiem po nagraniu. No, na pewno się ucieszy, naprawdę cudne. Cudne, w ogóle to nie jest taki, że... Jeszcze chcę powiedzieć o tym, bo to jest taki jakby... Nie wiem, kamizelka? Kamizelka, serdak. Taki... I bez zapinania z kieszeniami. Tak, ale to nie jest w stylu stary babci. Czy jakiś tam, wiesz, coś, co już nie jest modne. Na przykład ona zrobiła to, co teraz jest trendy. Wiesz. Tak, tak. To jest też, to muszę uznanie tutaj dać, bo wow, pięknie wygląda. No, to fajnie, że ci się podoba, bo tak trochę miała obawy, czy taki styl, nie, czy to będziesz lubiła, ale próbowała też kolory dobrać do ciebie, wiesz, i tak to było dobrane. Tak, no i wiesz, nie mamy też nic przeciwko starej babci, to nie o to chodzi. Mówię, nie, styl, nie, ale styl. Styl babuni, wiesz, moje dzieci też mają swetry, niektóre są takie w stylu trochę babuni, no ale dla dzieci jest okej. A wiesz, ona miała naprawdę oko. Jeżeli chodzi o ten styl też. Także bardzo dziękuję. No, zaraz jej przekażę. I chciałam się ciebie jeszcze zapytać, jak spędzasz wolny czas? Co robisz? Co ci przynosi radość? Ty wiesz. Ty tak marawiesz, jak. No powiedz tutaj widzę. Słuchajcie, idę do ogrodu. To jest moja religia, to jest mój kościół. To jest moje hobby. Ja to kocham. Ja kocham rośliny. Kocham też zwierzęta, bo tu ktoś miał do mnie jakby pytania takie, ej Zigi, a ty nie mówisz o zwierzętach. Tak, ale wiecie co? Rośliny stawiam na pierwszym miejscu. One mi tyle oddają. Słuchajcie, ja kiedy idę do roślin, to ja z nimi rozmawiam. A jak tam się ma pietruszka, a jak tam pomidorek? A co tam u moich sałat, nie? A czy lubczyk dobrze rośnie, pogłaskać go po listeczkach, przytulić, zobaczyć. Ja wiem, że one się czują zaopiekowane. Ja to wiem, one to oddają. Słuchaj, na przykład nagle pomidorki szukają, czy są zawiązane. Wiesz, kwiatków pełno, pszczół nie ma, więc ja je tam zapylałem pędzelkiem i martwiłem się, mówię, kurczę, nic się nie zawiązuje, nie? I jak zadałem to pytanie i przysłałem im miłość, ja patrzę po 2 dniach zawiązane i to już takie, wiesz, większe jak kciuk, nie? Czyli wiesz, te 2 dni to oddały te rośliny. Wow. No. Odpowiedziały na to, co mówiłeś. A zwierzątka, powiem ci tak, mieliśmy kotka tutaj, bo kochamy zwierzątka, ale kot odszedł i prawdopodobnie, wiesz, został zaatakowany przez węża. Bo ja szanuję ludzi, którzy mają zwierzęta w domu i którzy je mają zamknięte, nie? Ale wtedy trzeba je i wykastrować, i trzeba im obciąć kotom, obciąć pazury. Trzeba, no nie trzeba, ale jeśli tego nie zrobisz, no to będziesz miał mieszkanie zrujnowane, no bo koty lubią drapać ściany, drapać tapety, drapać pościel czy tam dywany, nie? Więc nasz kot żył wolno i on chodził wtedy, kiedy prosił, wychodził na dwór, czasem nie było go dzień, czasem 2, potem przychodził. Nam się to bardzo podobało. Ale kiedy zginął, bo on zginął, to jestem tego pewien, to było nam okropnie żal, smutno, przeżyliśmy to i powiedzieliśmy sobie, że nie chcemy go zniewolić, wyrwać mu tych pazurków, nie chcemy go wykastrować, ale jeśli ma być wolny, to on znów może zginąć.
Więc powiedzieliśmy sobie, mamy zwierzęta, bo mamy tutaj, słuchaj, przecież my tu mamy kojoty, mamy lisy. No z tymi się nie zaprzyjaźnisz za bardzo, ale mamy rakuny, czyli szopy pracze, które przychodzą codziennie. Codziennie ja rano o 4 słyszę, jak one tam myszkują u mnie. No, przewracają tam doniczki, wiesz, i najpierw mnie to denerwowało, a teraz już nie. Dobra, niech tam są, te parę doniczek jest z ziemią, nie ma roślin w nich i one sobie tam je przewracają. Szukają czegoś dobrego, nie? Są z nami. Bo tak naprawdę, wiesz, one tu były przed nami. One tu były pierwsze. Sarny, jelenie, kojoty, lisy, rakuny. No więc to jest to jest ten mój odpoczynek. Na zewnątrz. Nie znaczy to, że nie pragnę czasami gdzieś pojechać, ale nie za często, ale zawsze to robię z myślą też o widzach, wiesz, że jak jadę nad Zatokę Meksykańską, to zawsze biorę kamerę i zawsze znajdę czas, żeby pogadać. Ale to jest piękny odpoczynek, pojechać nad ocean, nad Zatokę. Ja nie muszę plażować, ja wolę spacery i wtedy mocno odpoczywam. No piękne, miałeś wideo właśnie z tego Corpus Christi, tak? Corpus Christi, tak. A trochę przypadek sprawił, bo myśmy tam jechali z przyjaciółką, mając zamiar po prostu odpocząć, a trafiliśmy na Polaków, którzy tam świętowali urodziny. Było tam 30 osób chyba w sumie. Sami Polacy prawie na plaży, nie? Wow. I wiesz, i mógłby ktoś powiedzieć, no Zigi, taki duchowy jesteś, a tam z tymi Polakami siedziałeś, oni tam głośni i nie tacy uduchowieni. Ale słuchajcie, to jest też w porządku. To też jest w porządku. Trzeba oddać trochę energii swojej, pobawić się razem, a potem poszliśmy na spacer. No tak, zbalansować to wszystko. Zbalansować. No piękne, piękne, to bardzo mi się podobało, bo ja nigdy tam nie byłam. Byłam nad Zatoką Meksykańską w Galveston. O, to wysoko, to Houston. No tam koło Houston. Wiesz co, jeszcze piękniej moim zdaniem jest na samym południu South Padre Island. Tak, to widziałam zdjęcia, bo Carlosa siostra tam jeździ tak. Też. No pięknie, no to pięknie. Myśmy tam jeździli przez prawie 15 lat co roku. Albo kilka razy w roku, bo tam mieszkała siostra mojej żony w Brownsville. No to mieliśmy raptem 40 minut na plażę, nie? Do wyboru jest dużo plaż, bo są dzikie plaże, są zagospodarowane. Te dzikie były fajniejsze nawet niż te zagospodarowane. A jeszcze do tego po drodze różne atrakcje, bo jak jechałaś na plażę, to najpierw po jednej stronie była stara osada, w której mieszkali pierwsi Polacy. I już dzisiaj tam Polaków nie ma, ale mieli bardzo trudne życie, słuchaj, bo żyli na bagnach, na których nie było wody, a żyli tam dlatego, że Indianie ich zagnali aż w tamte tereny, nie chcieli ich na swoich terenach i oni cofali się, aż zostali wypchnięci na te bagna. No i tam zostali na tych bagnach przez prawie całe 100 lat. Ta osada istniała. Teraz już ich tam nie ma. Nie ma ich potomków, ale po drugiej stronie drogi, naprzeciwko tej osady, umiejscowił się pan Elon Musk. Pan Elon Musk wybudował tam tą swoją wyrzutnię Starlinków, rakiet. Właśnie w tym miejscu. No. I to jest na San Padre Island? To nie jest na South Padre Island, to jest na tak zwanym Boca Chica, czyli małe usta Boca Chica, czyli przy ujściu Rio Grande do Zatoki. Aha, okej. Okay. Tuż poniżej South Padre Island. Poniżej, okej. Okay. Ale warto tam pojechać po prostu, żeby to zobaczyć, nie? No tak, nasze... A w jakim roku to było, kiedy Polacy tam usiedli? Około, wiesz co, podobno ostatni Polacy stamtąd wyjechali 20 lat temu. Potem przyjeżdżali tam Kanadyjczycy, też niby związani z Polonią, którzy przyjeżdżali tylko na zimę, żeby przezimować ciężkie kanadyjskie zimy tam. No i przyjeżdżali z autobusami, wiesz, z tym RV. Tam do dzisiaj nie ma wody, tam są tylko zbiorniki duże, gdzie miasto musi tą wodę przywieźć. Więc to są trudne tereny, ale widzę, że dzisiaj chyba Amerykanie z północy zaczęli wykupywać tam te tereny i urządzać, doprowadzać rurociąg
i urządzać no, takie letniskowe miejsce. Jakieś resorty. Jakiś resort, wiesz, dobre, miejsce dobre dla tych, którzy lubią technologię Elona Muska, bo mogą obserwować starty. A dostają za darmo internet? Nie wiem. Nie wiem. Ja dobre miałam okazję pierwszy raz używać internetu właśnie Starlinka, jak byliśmy w Białych Górach. Nie mieliśmy wyjścia. Po prostu tam był. Nawet nie wiem, jak się to używa. To jest... Nie wiem. Nie mam pojęcia. Aha, wchodzi ci w telefonie, że jest Starlink, tak? Tak. I to jest właśnie chyba jedyne miejsce, o którym ja wiem. Jak byliśmy w Białych Górach w Arizonie, to tam było właśnie był ten Starlink. No. Zobaczymy, jak to z tym pójdzie. Zygi, powiedz nam wszystkim, czym zajmujesz się zawodowo? Bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą tak naprawdę, co robisz i czym się zajmowałeś. No w Polsce może to finanse to nie tak połączone z tym, co się teraz zajmujesz w Stanach. Ale jest coś, co w Polsce już robiłem i co robię tutaj, wiesz? Ja odkąd tylko pamiętam, jak pojawił się internet, fascynowały mnie strony internetowe i ich budowanie, wiesz? Moja pierwsza strona internetowa nazywała się, czekaj, jak ona się nazywała? No chyba Transformacja czy coś takiego. Nie pamiętam już dokładnej nazwy. To były bardzo prymitywne strony, nie? Ale robię to już, żeby to dobrze policzyć, 95 rok, no to 28 lat. Wow. Strony internetowe, tak. 25, to już... Oczywiście najpierw to robiłem amatorsko i dla przyjaciół, dla rodziny, wiesz, dla siebie. Ja tam tych stron zawsze miałem kilka, ale od pewnego czasu zacząłem to robić zawodowo. To mi sprawiało frajdę, bo to, zawodowo to już nie jest to samo, co robić stronę dla siebie, bo jak ci się twoja tam przewróci, no to się przewróci, nie? A takie zawodowe wykonywanie stron, no to jest odpowiedzialność. To nie zawsze jest łatwe, bo czasami z niewiadomych powodów, wiesz, strona nie działa i potem się okazuje, że serwer zawiódł albo coś tam jeszcze innego niezależnie od ciebie wyskoczyło. Ale czasem to też były jakieś kiksy, nie zauważyłem czegoś. Także zawsze jest adrenalina i ja chyba to lubię, wiesz, ta adrenalina, nie? Natomiast lubię też ten efekt, kiedy robię tą stronę i kiedy ten efekt już widać, kiedy się to pokazuje. Ten moment lubię. Że o, jest, działa, nie? I jeszcze jedna rzecz, bo nie, wiesz, nie lubię takich sytuacji, kiedy klient mówi, no to proszę mi tam zrobić stronę, mnie to nie interesuje, czekam za 3 tygodnie, ma być strona. No to nie robię, ja nie robię tak. Ja lubię relacje, bo to będzie moja strona wtedy, a nie jego. Ja muszę wiedzieć, czego klient chce, czego nie lubi. Zresztą pamiętasz, jak myśmy pracowali nad Furniture, nie? To w pewnym momencie ja pomyślałem, że skoro ty lubisz meble w takim stylu, no to fajnie by było dać tam dużo złota na tej stronie. A ty przychodzisz i mówisz, nie, złoto jest okej, ale jest go za dużo. No i widzisz, to jest ta współpraca, nie? Każdy element musi być wtedy dopracowany razem z klientem. Ale o stronach to ja bym tutaj, kochana, ja bym mógł całą godzinę gadać. No, my wiemy. Ale fajnie, fajnie. Jeżeli ktoś ma stronę do zrobienia, to... Bardzo tak... proszę. Chociaż powiem szczerze, że ograniczę mnie teraz trochę czas, ale robię. Cały czas coś robię. Mhm. Teraz robiłem taką stronę, która no, wymagała sporo odwagi, bo strona od razu została zbanowana przez wielkich tego świata. Strona o życiu poczętym. No. Nie podam adresu, nie chcę, żeby podawać adres, oni mają tą stronę dla swoich potrzeb, ale od razu była zaatakowana przez wszystkie Google i musiałem tam się sporo natrudzić, żeby ona się utrzymała. No tak. Nigdy nie wiesz tak dokładnie. No. Czy nie zablokują, czy ciągle zmieniają jakieś algorytmy. No, ona była w chamski sposób zaatakowana. Aha, czyli już wiedzieli. Tak, tak.
Czy chcesz nam powiedzieć więcej o swoim projekcie z Netify? O, słuchaj, fajne pytanie. Cieszę się, że to zadałaś, wiesz? To jest moja nowa fascynacja. Bo kiedy zacząłem robić kanał, to w pewnym momencie, wiesz, przyszły do mnie pierwsze listy od ludzi. To nie było wcale tak szybko. Jak zacząłem kanał, to może po roku przychodziły pierwsze maile. Były komentarze, ale maili nikt nie pisał. Z czasem przychodziło ich tak dużo, że ja już nie byłem w stanie sprawdzić wszystkiego, co do mnie ludzie piszą, bo te maile wyglądały tak. Zigi, wiesz, masz tutaj pięć linków, bardzo ciekawe materiały, wejdź sobie tam i zobacz. No i ja tak robiłem, wiesz, ja na początku tak robiłem. Wchodziłem w jeden link, YouTube, ale film miał 35 minut. Drugi film tyle samo, trzeci jeszcze dłuższy. No i w sumie, jak się ocknąłem, to ja spędziłem 5 godzin na oglądaniu czegoś, czego i tak nigdy nie pokazałem, bo no, nie było to w moim zainteresowaniu, nie? I wiesz, robiłem to, robiłem, robiłem, i w końcu mówię, no tak to nie może wyglądać, bo ja będę tracił czas, efekty będą mizerne, może jakieś tam, ale mizerne, to jest nieefektywne, nie? To może zróbmy to inaczej. I pierwszy pomysł był taki, to robimy portal internetowy. I wiesz, powód jeszcze był drugi do powstania portalu internetowego. Wtedy się zaczęła mocna cenzura, związana, no, z tym, czego nie wolno zrobić. I ja sobie pomyślałem, nie, 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 to słuchajcie, ponieważ oni tak cenzurują, to my musimy zrobić coś, żeby ludzie w jednym miejscu mieli wszystkie dostępne, nawet ocenzurowane informacje. I tak powstał portal Netify, bo wymyśliłem pewną sztuczkę, w której można zobaczyć filmy z różnych kanałów, nie tylko z YouTube'a, z różnych, nie kanałów, a z różnych portali wideo w jednym miejscu. I to się udało. Wprawdzie na początku nam, o Jezu, co tam było? Najpierw Rosjanie zaatakowali, potem ktoś nam wrzucił naraz 600 gigabajtów jakichś zdjęć i przestał serwer działać, musiałem stawiać go od nowa. Ale po tym czasie takich doświadczeń trudnych, gdzieś tak po 3 miesiącach to ruszyło. I w pewnym momencie to widzowie sali mnie zapytali, a czy nie byłoby warto zrobić to samo, tylko na YouTube? No więc powstał pomysł zrobienia projektu Netify na YouTube. To nie będzie tylko YouTube, ale dzisiaj jest YouTube. I pomysł jest taki, Dagmara, zobacz. I to znowu na doświadczeniu kogoś innego. Myślę tu o telewizji NTV, Janusza Zagórskiego, która, zresztą ja się na niej wychowałem, która dała mi bardzo dużo. Natomiast w pewnym momencie ta telewizja zniknęła z YouTube'a trzeba powiedzieć, za jedną rzecz, nie? Oni dzisiaj są, ale stracili wszystkie filmy, całą oglądalność, wielką. Proszę. Nie wiedziałam o tym, że stracili tak dużo. Tak. Ja też ich znam jeszcze z Polski przecież, ale wow, to co się wydarzyło? No kolejny jakiś film, który został im zbanowany czy ocenzurowany, no i YouTube powiedział, ponieważ już tyle ostrzeżeń było, to my zamykamy nie tylko kanał, ale cały profil. Ponieważ to wszystko było w jednym ręku, jeden właściciel był, no to jak zamknięto profil, to zniknęły wszystkie kanały. Kanał UFO, kanał Zdrowie, kanał coś tam, wszystko. Dosłownie wszystko. Do tego jeszcze jakby wiem, że chyba nie wszystkie filmy zostały uratowane, bo one wszystkie były w YouTubie, nie? Więc jak zamknięto profil, no to wszystko zniknęło. Koniec. I myśmy wpadli na pomysł, że my to zrobimy troszkę inaczej, jakby patrząc na doświadczenia NTV. Więc zaprosiłem do współpracy ludzi, którzy mają inicjatywę, chcą pracować, chcą założyć swój własny kanał, który będzie pod jedną egidą. Tam było NTV, a tu jest Netify. Pod tą wspólną nazwą kryją się różne kanały. Kanał Duchowość Pauliny, która zaczęła ze mną od audycji o duchowości, a teraz się to przerodziło w jej kanał, który jest jednocześnie pod wspólnym designem Netify, pod wspólnym logo i tak dalej, i tak dalej.
Tak powstał kanał inicjatywy Jakuba i Moniki, kanał Nety My Patrycji z Krakowa, kanał, żeby nikogo nie pominął, Batoga Bernadety. Na pewno kogoś pominę. No oczywiście kanał Agnieszki Stalkoper o zdrowiu. Mój kanał też jest częścią tego. I teraz zobaczcie, co się stało, że gdyby nawet ocenzurowali i zniknąłby jeden z tych kanałów, cała reszta zostaje, bo jest w rękach innych właścicieli. My nie narzucamy, ja nie narzucam, co ty masz publikować, jak i tak dalej. Chcemy tylko, żeby to było pod jednym designem i chcemy, żeby się wszyscy poczuli fajnie, dlatego my proponujemy też, wiesz, takie szkolenia czy wiedzę, której inni nie dają. My ich uczymy, jak montować filmy, jak nagrywać, jakie używać mikrofony, z jakich środków komunikacji korzystać, a z jakich nie. Czemu Skype nie, a czemu inne tak. Co ci grozi, jeśli zrobisz jakiś błąd. Wszystko jest w jednym. My się spotykamy co tydzień prawie, omawiamy sobie to, co zrobiliśmy, to, co zawiodło, to, czego nie zrobiliśmy, cały czas się uczymy. Mamy pomocników, którzy bardzo dobrze znają stronę tą tworzenia filmów, montowania, podkładania dźwięku, unikania jakichś, tak żeby to było profesjonalne, żeby ten poziom był wyrównany, wiesz. No i to jest takie nasze, bo to Agnieszka Stalkoper i Michał Tomaka, robimy to razem. No i zapraszamy, jeśli ktoś wpadłby na pomysł, że o, to fajnie, to ja bym chciał przyłączyć swój kanał, albo ja bym chciał zrobić na nowo swój kanał, proszę bardzo, nauczymy cię, nie? No to wspaniałe. Dajecie takie różne narzędzia, o których przecież większość ludzi nie wie, jak robić to i nie jest to i dajemy, łatwe. Dajemy jeszcze jedną rzecz, zasięgi. No tak. Bo powstaje nowy kanał, mały, który ma na razie tam 200 oglądających, ale wiesz, jest wymiana, wzajemna wymiana linków, postów, powiadomień, no i tak się buduje te inne kanały. Kto się dzieli, ten mnoży. Tak. To się dzieli tym mnoży. No, myśmy też tak przez jakiś czas robili, nie? Że ty też dawałeś moje wideo. I też dużo ludzi w ogóle zna mój kanał przez to, że ja byłam u ciebie gościem, albo dałeś mi filmik. Także tak. To naprawdę... No i wiesz, taka zasada, że ja wiem, że dzisiaj my nagrywamy dla ciebie i ten film się pojawi u ciebie, ale ja cię grzecznie poproszę, Dagmara, czy ja mogę ten film potem umieścić za tydzień u mnie? No i właśnie to jest ta wymiana, nie? No i to jest fajne, bo to nie jest tak, że ja jestem lepsza, czy ktoś jest lepszy. Tu nie o to chodzi. My chcemy uświadomić, my chcemy być wsparciem, my chcemy rozświetlać ten świat. Ale jesteśmy spektrum, bo ty jesteś inna, ja jestem inny. Tak. To jest całe spektrum tego światła. Dokładnie, dokładnie. No, różne kolory tego światła, nie? Także no. Każdy jest potrzebny, bo bez tego no, nie wyjdzie to samo. Także my wszyscy jesteśmy w tym samym. Jesteśmy światłem po prostu. I każdy kolor jest potrzebny w tym świetle. Więc tak. No słuchajmy siebie nawzajem. Nie jest, że ten kanał jest lepszy, albo ten kanał jest dobry, a oni mówią coś innego, a oni mówią coś innego. Okej, to też jest okej, jak mówią coś innego. Nie ma znaczenia. Nie. My musimy sobie sami tutaj odpowiedzieć w naszym sercu, nie? Co jest tak naprawdę prawdą dla nas. Dla nas prawdą. I wiesz, ja wcale się też ani nie denerwuję, ani nie obrażam na ludzi, którzy mówią, a ja nie mogę tego słuchać, co tam Ziggy mówi, bo tam ktoś powiedział inny coś innego. To też jest w porządku. To jest, wiesz, każdy ma prawo do własnej oceny, do poczucia tego z poziomu serca, ale musi być w tym jednocześnie, wiesz, w równowaga, nie? Czyli nie osądzaj, nie oczerniaj, nie posądzaj, nie zazdrość, nie? No tak, no każdy ma swoją prawdę. Jeżeli to jest moja prawda, ja o tym mówię. Nie każdy musi uważać to za swoją, wziąć to za swoją prawdę. Także to jest okej. Żeby tolerujmy się nawzajem. Tak. I szanujmy, i wspierajmy. Bo to trzeba wspierać się. Tak.
To nie jest tak, że oj, tylko ja. To jest bardzo stare 3D podejście do życia. A wiesz, ile jest potem radości z czegoś takiego, kiedy widzisz, że ta postawa takiej radości z życia dała innym radość. Jezu, jakie to jest fajne, że ten ktoś się też cieszy. Wspaniałe. Wiesz co, ja czasami jak czytam te komentarze, to mi się normalnie płakać chce. Ja teraz jak sobie o tym pomyślę, to jest, słuchaj, myśmy o tym kiedyś rozmawiali, że były osoby, które na przykład chciały skończyć życie. Tak. Albo osoby, które naprawdę miały ciężki czas. I sorry, ale ja się teraz rozpłakałam trochę. No widzę, właśnie. Bo jak sobie pomyślę o tym, że my mamy wpływ na ludzi, mimo to, że to jest YouTube, okej. Platforma może zrobiona dla ciemności. Tak. Okej, ale jeżeli chociaż jedna osoba została uratowana, jeżeli jedna osoba została zainspirowana, jeżeli chociaż jedna osoba zmieniła swój styl życia, odblokowała się, że może być teraz szczęśliwa, radosna, być w dobrym związku, mieć pieniądze. Wiesz, ja też dużo uczę o pieniądzach, o równowadze, o dobrobycie, dobrostanie. To jest tak ważne i wielu z nas jest tak zablokowanych, i ja też byłam zablokowana w tej kwestii. I powiem wam, że jak ja widzę te komentarze, jak piszą, ludzie mówią, to zmieniło moje życie. To jest tak piękne i to nie ma w ogóle odpowiedzi pieniężnej na to. Tego nie można kupić. Jak ludzie bardzo dużo dostają od tego, co przedstawiasz im, te informacje. Jeżeli ty, Zygi, zrobiłeś informację na temat, dlaczego nie powinno się czegoś tam robić, czy może jednak podczytaj o eliksirach, może jednak nie są takie dobre, może jednak, i widzisz, ile na przykład dzieci nie dostało tych eliksirów przez to, że ty podałeś jakieś informacje. Ile sobie wyobraź, ile ludzi teraz inaczej żyje przez te wspaniałe programy. Ale nie wszyscy, wiesz, i powiem ci, że przed nami jest kolejne zadanie, ja tak czuję, wiesz, mam takie głębokie przeczucie, że teraz jest przed nami, tymi, którzy tego nie zrobili, a mają wiedzę, żeby pomóc tym, którzy się ocknęli, ale to zrobili. To będzie bardzo trudne, bo będzie w nas wiele strachu przed nimi, będzie w nas wiele też nienawiści, bo ludzie, niestety, ludzie, którzy nie zrobili tego, też są w takich energiach czasami, że o, teraz ciekawe, co mu się stanie. Będzie miał problemy. Czekam, kiedy się pojawią. Niestety takie energie też są, nie? I my, to jest nasze zadanie teraz, żeby tym ludziom pomóc. Ja zamierzam, jeśli pozwolisz, to powiem to u ciebie tutaj, że ja zamierzam stworzyć takie miejsce, jeszcze nie wiem, gdzie to zrobię, w którym znalazłyby się wszystkie te informacje, które mogłyby im pomóc. Wiesz? To jest bardzo, bardzo dobry pomysł, myślę. No, ale potrzebuję, tu mój apel, potrzebuję kogoś, bo ja fizycznie już nie daję rady, potrzebuję kogoś, kto by tym zarządzał, kto by to zrobił, nie? Tak, no musi się ktoś znaleźć, ktoś, kto wesprze tą inicjatywę, bo my wszyscy sobie musimy nawzajem pomagać, bo świat się zmienił bardzo i co z tego, że niektórzy nie wiedzieli albo nie czuli, że nie mają tego robić, albo mają. Obojętnie jaki był wybór, my jesteśmy tutaj na straży i wsparcie musimy dać. My jesteśmy tym światłem, który musi otulać każdego. Bez względu na to, co on mówił kiedyś o nas, albo mówi. Bo niektórzy naprawdę bardzo negatywnie oceniali twój kanał, czy mój kanał. Ale zobacz, ile ludzi przeszło, jakby rozumiejąc, co się tak naprawdę wydarzyło. I zaszły takie zmiany w ludziach, że oni teraz patrzą na to z innej perspektywy i rozumieją to, co my robimy. Co ty robisz? Dlaczego to robisz? Także tak. Musimy to zrobić, nie ma wyjścia. Ktoś to musi zrobić, nie? Ja mam nadzieję, bo ja to ogłosiłem wczoraj i dzisiaj w porannikach, no i mam nadzieję, że ktoś się odezwie, wiesz? Muszę ci powiedzieć, że też mam na kanale widzów, którzy się nie ujawniają, a piszą do mnie. I to są świat medyczny,
celebryci, którzy jakby też się ocknęli i są po drugiej stronie. Jakby oni mnie wspierają duchowo. Nie mogą inaczej, nie chcą się inaczej ujawniać. I ja ich rozumiem, nie, że nie chcą. Ale też dużo ze świata medycznego, który mi podpowiada to tak, a to jest tak. Nie? Mamy te informacje. Także ja też chcę podziękować tym wszystkim ludziom, którzy nie robią tego publicznie, a tak bardziej prywatnie. Bardzo wam dziękuję za to. To jest niesamowite, że widzisz nawet ci, którzy są w telewizji. Ci ludzie, którzy niby... No nie wiemy o nich dużo tak naprawdę, bo nie chcą mówić za dużo, ale jednak kontaktują się z nami. Ja też mam takich cudownych ludzi, którzy... Ojej, powiem wam, że to jest wspaniałe, że my się na każdym poziomie, bez względu na status jakikolwiek, my się łączymy po prostu. To jest fajne. I tak tutaj teraz jest dobry przykład, żeby zobaczyć, jak bardzo my siebie potrzebujemy jako ludzkość, jako istoty, bez względu na to, co tam jakieś rządy, czy jakieś kontrole czegokolwiek. Tak, bez względu na różnice jakiekolwiek. No i w świecie aktorskim, czy w świecie, wiesz, piosenkarzy. Również powiem ci, że mogą być niektórzy widzowie zaskoczeni, bo również w świecie hierarchii duchowych, kościelnych też mam takie kontakty. I też my jesteśmy jednością. Mhm. Też oni też już się zastanawiają, nie? Czy to, co ja mówię, to, co ja się nauczyłem, czy to jest rzeczywiście prawda. I teraz zastanawiają się. Coraz więcej pytań mają. Mhm. No, to jest ciekawe. I widzisz, tak niby taki kanał. Zygi sobie zrobił kanał. Mhm. Okay? Ale to nie jest tylko kanał, tylko to są drzwi do innego świata. To są drzwi do samego siebie. Wiesz, to są wielkie słowa, ale powiem ci tak, ja to tak czuję, że po prostu dotykamy serc ludzi. I wiesz, nie wiem, nie chcę, żeby to zabrzmiało za bardzo górnolotnie, ale to nieważne naprawdę, to jest tak jak z tym efektem motyla. Kiedy dotkniesz w jednym miejscu, to prawdopodobnie ktoś po drugiej stronie kuli ziemskiej może w tym efekcie zachować życie na przykład, nie? To, co powiedziałeś przed chwilą, że nie spodziewasz się tego, a jednak. No, to jest niesamowicie głębokie. Mhm. Niesamowicie głębokie. Tego się nie da, wiesz, przełożyć na cokolwiek. Mhm. To jest ludzkie życie, ludzka inspiracja, to jest radość, to jest odblokowywanie się. Każdy powinien żyć w radości i w informacji odpowiedniej. Znaczy, powinien być doinformowany, a niestety żyjemy w świecie, który jest niedoinformowany. Tak. Pisze się różne dziwne rzeczy. Ale to z jednej strony jest niedoinformowany w tych informacjach potrzebnych ludziom, a z drugiej strony jest przesycony informacjami, które są śmieciami. Dokładnie. Mhm. Wszystkie, wiesz, portale o celebrytach i tak dalej. Tak. Po co to? Mhm. Po co wchodzić w takie w ogóle energię, wiesz? Powinniśmy wiedzieć, hej, jest tak, to nas dotyczy i koniec. Reszta, a co mnie interesuje? Takie rzeczy w ogóle, mnie to w ogóle nie interesuje, no, tak naprawdę. Ale twój poradnik sobie włączę, chociaż jestem zajęta, włączę sobie w samochodzie, posłucham sobie, bo wiem, że coś tam mi ciekawego, wiesz, podsuniesz, może jakąś myśl, opowiesz, jak wtedy jechałam do chiropraktera, to sobie słuchałam o tym, jak mówiłeś, o tym, co się wydarzyło w Grand Canyonie. Wiesz, no tam ważne rzeczy się dzieją. Tak, więc... mamy to wideo już przetłumaczone całkowicie. Teraz Alina Sępowska, kochana, przetłumaczyła, zrobiła podkład i będę go puszczał u nas na kanale jako czyjeś wideo, ale przetłumaczone. To było bardzo mocne i tam chyba sytuacja ciągle trwa, wiesz? No to jest dosyć ciekawe, co tam się dzieje. Ja mam kontakt z ludźmi, którzy mieszkają w tym. Oni musieli zejść tam na dół, bo nie mogli być na... Mhm. Tutaj, bo tam były, wiesz, radioaktywne już jakieś substancje, no i musieli zejść do kanionu, tam mieszkają. Ale wiesz, no
To jest zamiatane pod dywan. To są informacje, które... Tak, ja powiem ci, że trochę mnie zdziwił ten wywiad, bo ja wiem, że to odkrycie tych grot miało miejsce już w latach chyba 40. ubiegłego wieku, czy 50. I potem to zostało zakopane pod ziemię, czyli nie dosłownie, ale w sensie takim, że zniknęło z publicznego widoku i cicho, nie? Więc ten, który mówił tam w tym wywiadzie do doktora Michaela Sully, mówił o tym, że po prostu w tej chwili jest zgoda na, nie na pełne, ale na jakieś tam ujawnienie. Bo wyobraź sobie, że on mówił o tych, że tych pokoi w tej wielkiej jaskinie są tysiące, a oni odwiedzili tylko 4. No, to co tam jest dalej? Wiesz, w ogóle jest połączenie z Egiptem, bo tam są w ogóle te niby góry, to nie są góry, ale te niby góry do góry w Grand Canyonie, nie na dole, tylko do góry, one symbolizują, też jest Sfinks na przykład, jest taka góra, się nazywa Sfinks. Mhm. Jedna jest, która wygląda jak piramida i różne są. Ja byłam w Egipcie i powiem ci, że ja to widziałam. Ja widziałam, mogłam od razu sobie swoimi oczami wyobrazić. Tak, ja to widziałam na własne oczy, więc to nie jest coś tam wymyślone. Poza tym to, co się działo tam, wiesz, na dole, to tam jest dużo nieodkrytych miejsc. Ale fajne. Ale wiesz, co było ciekawe, że ten ranger, który był tam, on nie był takim pionkiem, tylko był oficerem tych rangerów, powiedział, że oni tam są cały czas i żyją, my żyjemy z nimi, bo prawdopodobnie to był native, ja nie wiem, ale tak sobie wyobraziłem, że ten ranger to był native i my żyjemy z nimi już tutaj od setek lat razem. Więcej niż setek. No. Oni, te światła, które tutaj widzimy, to są też, wiesz, energie, które tutaj przylatują. Mhm. I ci ludzie, którzy... Ja znam człowieka, który się wychował w Grand Canyon i on mi powiedział, że to są nasi bracia. Nie powinniśmy się w ogóle ich bać. I jeżeli coś im się stanie, to tak jak naszemu bratu by się coś stało. On mówi, oni żyją w zgodzie z nimi. Bo oni szanują. Tak, Dagmara. Wiesz co, ja mam takie głębokie przekonanie, chyba powiem to po raz pierwszy u ciebie dzisiaj w audycji, mam takie głębokie przekonanie o tych wszystkich straszących historiach o obcych, że one są nam podrzucane celowo. One są nam podrzucane po to, żebyśmy my nie zbliżyli się razem do siebie, żebyśmy zawsze traktowali ich jako obcych, a nie naszych braci. Nie? Mhm. Coś mi to przypomina. No. Przypomina mi się od razu, wiesz, to całe, ten cały teatrzyk, który zrobili od 2020, nie? Mhm. Żeby oddalić nas od siebie. Tak. Im więcej się oddali jednego człowieka, jedną istotę od drugiej, tym bardziej się ściana buduje. Im więcej tą ścianę zbudujesz, tym bardziej człowiek... No, ja już go nie lubię, bo może mnie zarazić, może... Dokładnie. Albo ja już go nie lubię, bo on wierzy, że obcy są fajni, nie? Że ci te inne rasy mogą być fajne. O, to ja już go nie lubię. To już jest mój wróg. Segregacja. Segregacja ludzi. No. My dajemy się łapać. No i widzisz, dlatego na moim kanale się pojawiają różni ludzie, którzy mają jakby różne filozofie, różne przekazy, różne przesłania. Traktuję ich na równi. Ja nie wyróżniam nikogo. Jeśli ktoś przyjdzie mi dzisiaj z tematem płaskiej ziemi, ja go też przyjmę. Chociaż mam swoje prywatne opinie na ten temat, ale to nie jest ważne, moje opinie. Bo ja nie wiem, gdzie jest prawda. No tak. Jeszcze nie byliśmy, nie? Poza orbitę. No. Jeszcze nie byliśmy Lecąc do ciebie byłem wysoko, ale nie aż tak. No właśnie, no. Tak naprawdę nigdy nie widzieliśmy tego, nie? Księżyca też nie, tak naprawdę nie wiemy, co to jest. Mhm. Jest miliony teorii jest. Miliony teorii. No, to już jest osobny temat na inny film. Ale powiedz mi jeszcze, czy miałeś zawsze taki talent przyciągania ludzi, takich wspaniałych ludzi, których zapraszasz? Wiesz co, Dagmara, chyba tak, chyba zawsze.
ale do mnie też lgnęły zwierzęta, nie? Ja na przykład potrafiłem jako młody chłopak przyciągnąć hordę psów do domu i chowałem je na strychu, bo im ich było szkoda. Oczywiście rodzice się denerwowali, potem je musiałem wypraszać, ale tak zawsze było. Czasem kończyło się to dla mnie źle. Też, no pamiętam jeszcze z Polski, bo ja bardzo szybko potrafiłem budować zespoły. Zespoły ludzi, na przykład do współpracy, wiesz. I parę razy byłem wykorzystany. I to tak, no, jak przez wyżymaczkę, że ktoś zrobił na tym biznes, a ja na tym cierpiałem, nie? Oj, było tak. Natomiast no to nie traktuję tego jako moją porażkę, to jest jako, traktuję jako naukę. Ja powinienem nauczyć się lepiej móc oceniać energię tych ludzi. Dzisiaj ufam, że już tego nie mam, że potrafię to ocenić i dzisiaj też potrafię powiedzieć nie, a ja tego nie miałem. No. Ale talent miałeś. Ale talent miałem, tak. Zawsze przyciągałem ludzi do siebie. Wiesz, ja nie wiem, jak ja to robiłem. Ja dzisiaj tak sobie myślę o sobie, że może to moje pokoleniowe energie, które są we mnie, nie? To zasługa moich dziadków, pradziadków, tego miksu całego, bo ja Ślązok, a oni z Zawiercia i to się wymiksowało, czyli z zagranicy, nie? Żartuję sobie, ale myślę właśnie, że to jest zasługa przodków i to we mnie zostało, wiesz? A ja to po prostu potrafiłem wykorzystać, że wykorzystać to jest złe słowo, nie? Ale wiesz, uruchomić w sobie, nie? Skorzystać z tego, z tej energii, z tego talentu. No bo wiele razy widziałam komentarze ludzi pod twoimi filmikami i ale ty masz następny wspaniały gość, ale ty masz fantastyczny talent przyciągania cudownych ludzi. I naprawdę tak jest, bo skąd żeś tych ludzi wykombinował? Normalnie. Ale myślisz teraz o tych o widzach czy o tych gościach? O gościach twoich. Masz wspaniałych gości na kanale, ciągle ktoś nowy, ktoś zupełnie inny. Oj, a jeszcze będą niespodzianki. Już się nie mogę doczekać. No właśnie, powiem ci, że nie wiem, ale duża jest też zasługa ludzi, którzy ze mną współpracują, nie? I ja nie będę ujawniał nazwisk, nie pozwolili mi na to, ale powiem ci, że współpracują ze mną ludzie, którzy mówią: Zigi, wiesz co, mam wspaniałego człowieka, który ma ogromną wiedzę i mógłbym zaproponować go tam, ale wybrałem ciebie. Czy chciałbyś z nim przeprowadzić wywiad? Ja czuję i ogromną wdzięczność do takiej sytuacji, ale jednocześnie też pokorę i szacunek. Ja takiego kogoś traktuję z wielką pokorą, z szacunkiem. Bo przychodzi do mnie, no tak jak wiesz, jak to jest, gość dom, Bóg w dom. A traktuje mój kanał jak mój dom. No więc będą niespodzianki, zobaczymy, co z tego wyniknie. Jak poczujemy nawzajem, że jest chemia, no to będą pewnie niejedne nowe audycje. No cudownie. Pewnie wszyscy czekamy. Wszyscy czekają na to, żeby zobaczyć, kogo tutaj nam przedstawisz, bo no naprawdę już jest tak interesująco na twoim kanale. Jest taki wybór od A do Z, mogę powiedzieć. No wszystkie smaczki, że tak powiem. Ale różnych... wiesz co, ja też wyszukuję, nie? Bo na przykład oglądamy z żoną, no bo muszę powiedzieć o swoim dniu, że ja pracuję tak z reguły gdzieś do 15, nie? Do 15 mojego czasu. Potem mam dla siebie czas wolny, razem z Lucynką czasem idziemy na spacer, częściej do ogrodu, a czasem po prostu siedzimy i oglądamy dla przyjemności swój YouTube. Czyli co ja oglądam? No oglądam vlogi podróżnicze. Lubię to. Lubię. W wielu miejscach byłem, ale w tej chwili nie jeżdżę, więc lubię pooglądać. No i kiedyś oglądałem na przykład kanał Planeta Abstrakcja. Są młodzi ludzie, którzy jeżdżą po świecie i pokazują bardzo profesjonalnie zresztą, pokazują różne obszary świata. No i kiedyś byli w Brazylii. No i trafili do Julii z Brazylii, Polki, która mieszka w faweli. Bardzo mnie zaciekawiła ta istota. No i zrobiłem z nią wywiad. No i tak to właśnie, tak to wygląda. Jakby po nitce do kłębka.
Ciekawe, no ale też jakaś energia cię musi tam popchnąć, nie? To jest takie... Tak, tak. No, szukam ludzi, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, ciekawy punkt widzenia, albo na przykład widać, że są bardzo w tym materii, bo ona prowadzi, Julia na przykład prowadzi biuro podróży, duże, które, znaczy duże, ona sama, ale przyjmuje ludzi z całego świata i robi ciężkie podróże, to jest biznes, a jednocześnie jest bardzo uduchowiona. Więc to mnie zawsze intryguje, jak to można było połączyć, nie? A można. No można i na wielu przykładach pokazujesz też nam na tych, podczas tych wywiadów patrzymy na ludzi, którzy no, ja ale robię wiesz dlaczego? No. Wiesz dlaczego? Bo czasem się ludzie usprawiedliwiają, że mówią, o wiesz, ja to mam tyle zajęć, że ja już nie mam czasu na duchowość. I to jest nieprawda. Znaczy, nieprawda, moja nieprawda, nie? Bo ty możesz patrzeć na to inaczej, ale ja powiem ci, że dlatego pokazuję przykład ludzi, którzy potrafią to połączyć i jeszcze robią to w taki sposób, że nagle duchowość staje się dla nich częścią ich życia, nie? Mhm. A tak, tak, to jest ciekawe, bo ja też niby nie mam czasu, no wiesz, a dla mnie jest ważne. Ale robisz tyle rzeczy. Dla mnie to jest ważne, wiesz, tak jak mówiłam, ja widzę, że komuś poprawiło się życie, odmieniło się życie. Jak ktoś mi pisze, że dostał spadek ogromny, że może sobie kupić dom przez to, że odblokował się finansowo, no to słuchaj, no to ja mam super dzień. Dla mnie to jest wszystko. Dla mnie to jest zbawienie. Cudowne uczucie, że komuś się dobrze wiedzie. Ja uwielbiam to. Więc... Wiesz, meblami, nie? Super tak. Są. I powiem ci, że ostatnio nawet z Wenslerem rozmawiałam na temat. On się pyta, czy chciałabym zrobić meble rdzenne. Ich designy, słuchaj. Mm-hmm. Ja mówię, wow, no pewnie. A, to, także... czekaj, to on cię zapytał, czy ty chciałabyś zrobić takie meble? Tak. Nawet się tego nie spodziewałam, bo rozmawialiśmy zupełnie o innych rzeczach. I o biznesie, o ludziach, o tym, że wiesz, ataki, że kto komuś się coś nie podoba i krytyka i tak dalej. I my wszyscy, jak jesteśmy na froncie takim, to się spotykamy z tym. Ale no on zaczął, rozmawialiśmy biznesowo w momencie. Wiesz, człowiek, który jest bardzo uduchowiony, nagle rozmawialiśmy biznesowo, bo on też tam stronę ma. On jest bardzo dobry w biznesie. Zresztą jest bardzo, bardzo inteligentny człowiek, więc to potwierdzam, że rozmowa z nim to była taka duchowa przyjemność, intelektualna. Bo to wiesz, to jest duchowość, a intelektualna duchowość to też są dwie różne rzeczy. A z nim jest naprawdę ciekawie rozmawiać, bo on bardzo dużo wie. No, ale można to połączyć, duchowość z biznesem jak najbardziej. Tak. I to można sobie wkomponować fajnie, bo to też działa. Wszystko jest energią. Wszystko jest częścią. Jeszcze chciałam się ciebie zapytać, jaka jest twoja filozofia życia? W jednym zdaniu na pewno. Mogą być cztery. wiesz co? Chciałbym to ująć w jednym zdaniu, nie wiem, czy mi się uda, ale żyj tak, żeby żyć zgodnie z twoją prawdą i nie przeszkadzaj żyć tak samo innym. Jedno zdanie, wyszło mi. Wow. Jedno zdanie. Żyj tak, żeby żyć w zgodzie z twoją prawdą, ale nie przeszkadzaj żyć tak samo, jak oni chcą w tej prawdzie swojej, nie przeszkadzaj innym. No, łatwe to nie jest. Nie jest łatwe. No, ale bardzo, bardzo... Ale wiesz, wtedy musisz wyłączyć ocenianie, oczernianie, zazdrość. Musisz wszystkie te emocje wyłączyć. Tak, wszystkie kody w ogóle. No. A ja nie byłem taki cały czas, wiesz. Ja nad tym ciężko pracowałem. To nie przyszło tak quick. Ja dzisiaj to mówię z pozycji, wiesz... Ile to ja mam lat? Czekaj, nie pamiętam. 28? No coś takiego, ale nie na odwrót. Ale wiesz, musiałem do tego dochodzić. To już było ze mną, wiesz, tak w średnim wieku, ale jeszcze miałem takie zapędy, że
a tam jakiś biznes zrobić, i wtedy łamałem sam swoje zasady, kiedy brałem się za coś, co nie było moje, co nie powinno być moje, ja nie powinienem tego dotykać, ale próbowałem robić i wtedy niestety łamałem swoje zasady, nie? Dzisiaj żyję tak, jak ci mówię, staram się, żeby nikogo nie dotknąć, co nie zawsze mi się udaje, bo nawet jak nie masz intencji i dotykasz kogoś, no to też dotknęłaś. Myślę o takim dotykaniu, wiesz, pejoratywnym, ujemnym, kogoś coś zabolało, nie? Ale staram się, żeby tak nie było. No, ale też wiesz, może mobilizujesz kogoś do pomyślenia nad sobą i nad tym, dlaczego tak odczuwa. Tak, no. To też jest Wiesz, dobre. bo to jest wzajemna relacja, nie? On mnie, ja jego. To jest konstruktywne. I może być bardzo dobre dla tej osoby, bo nie możesz nikomu mówić: o, ty jesteś najwspanialszy, ty jesteś, kurczę, no normalnie. Nie, to jest fałszywe. Jeśli tak nie myślisz, to nie mów tego, nie? Natomiast No wiesz nie. co? Moja taka zasada życiowa wobec innych ludzi, z którymi się stykam. Jeśli coś ci w tym człowieku nie pasuje i jest takich rzeczy trochę, to znajdź, postaraj się, bo to tylko od ciebie zależy, ale postaraj się znaleźć w nim jednak dobre cechy i powiedz mu to. I zobaczysz, co się stanie. No Powiem, tak. ręczę ci, że on się zmieni, dlatego że ty się zmieniłeś. Tak. Ja mam Twoje. tak mnóstwo przykładów, Dagmara, na to, naprawdę mnóstwo takich przykładów, że ludzie się zmieniają tylko dlatego, że ty się zmieniłeś w stosunku do nich. Tak, no bo to jest też energia. To jest energia, to To jest jest nasza energia. projekcja czyjejś osoby. I jeżeli ta projekcja jest pozytywna, to więcej tych pozytywnych przykładów będziemy mieć od tej osoby. A jeżeli ona jest negatywna, no to będziemy mieć No to nieciekawych. jest lustro, to jest odbicie wtedy. Tak, No. dokładnie. My jesteśmy takim. Także to, co robimy dobre, wraca do nas dobre. A to, co robimy źle, albo nawet myślimy źle, Wróci. nawet myślimy. Nie wiem, ile minut mamy za sobą, ale chyba już. Myślę, że 1,5 godziny. Wow. Ja nawet nie zważałam na czas, bo tak ciekawie było. Popłynęło. Popłynęło, tak. Zygi, ja ci bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za zaufanie. Dziękuję za to, że jesteś, że po prostu się pojawiłeś w moim życiu. I ja sobie nie wyobrażam już życia bez ciebie, ani Lucynki. Ja już myślę, kiedy do was polecę. Więc No dla mnie to właśnie. jest. Jesteście ważni dla mnie. Ja też na to czekam. Ja ci dziękuję za to, że chciałaś mnie gościć u siebie dzisiaj na kanale. No, będzie to taki wywiad chyba pierwszy. Nie miałem takiego, więc bardzo ci dziękuję za tą przestrzeń, że to otwarłaś i serce, i przestrzeń dla mnie, i że mogłem powiedzieć coś o sobie dla ciebie i dla twoich widzów. Dziękuję. A czy jest coś takiego, co chciałbyś przedstawić widzom, czego jeszcze nie powiedziałeś? Czego nie Wiesz wiedzą? co? Robię to właśnie w tym tygodniu, wiesz, kiedy odkrywam przed nimi moje serce i mój punkt widzenia na życie. Postanowiłem zrobić serię poranników o tym i były już dwa. Pierwszy był o tym, skąd przyszliśmy, skąd jesteśmy. Drugi był zatytułowany Czas powrotu. Nie wiem, jaki będzie trzeci, ale jeszcze dzisiaj muszę usiąść, żeby go opracować. Ale ja już wiem, co chcę powiedzieć. Więc oglądajcie następne poranniki, albo zobaczcie te dwa do tyłu. To będzie właśnie o co zapytałaś. To, co chcę powiedzieć, a czego nie mówiłem. No to wspaniale. No. Zygi, Sam się dziękuję Ci cieszę. bardzo za ten czas. Dziękuję za to, że dla nas jesteś, zawsze jesteś, codziennie i że możemy Cię oglądać, możemy słuchać i prowadzisz nas w jakiś sposób. Prowadzisz. Z jednym zastrzeżeniem. Nie Tak? chcę być żadnym guru,
ani nie chcę być żadnym przywódcą. Ja po prostu daję możliwości, rozsypuję te puzzle, a wy je wybierajcie, układajcie i poczujcie, to co w sercu to wasze, a to co nie, odrzućcie. Cudownie. Tak będziemy robić i tak robimy. Myślę, że zawsze to mówisz. To co nie nasze, to odrzucamy. Tak. Tak, Mara, bardzo ci dziękuję. Dziękuję serdecznie, Zyki. Trzymajcie się, kochani widzowie. Dziękujemy za oglądanie. Cześć. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa.